najdostojniejszego i czcigodnego księdza Karola. Świętego Rzymskiego Kościoła, kardynała Wojtyły. Jesteśmy w Berezie, jest 16 października 2022 roku. Obchodzimy dziś 44. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na tron Piotrowy. Od 6 lat biblioteka organizuje wieczornicę pamięci świętego Jana Pawła II, podczas których przypominamy jego słowa, śpiewamy jego ulubione piosenki, przypominamy ważne cytaty i to, o czym mówił, z jakim przesłaniem do nas przyjeżdżał. Wieczornicę organizujemy zazwyczaj w miejscowościach, w których nie ma świetlic, nie ma szkół, aczkolwiek od początku, kiedy zaczęliśmy organizować, nasza gmina tak bardzo się rozwinęła, że teraz w większości miejscowości są czy kluby seniora, czy właśnie jakieś świetlice, więc już jakby ta reguła do końca nie funkcjonuje. No jesteśmy dziś w Berezie, mam nadzieję, że spędzimy miło wspólnie w zadumie ten wieczór. Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą Wysokim przy wsparciu wójta gminy Międzyrzec Podlaski, pana Krzysztofa Adamowicza. Wieczornica jest pod hasłem Blask Prawdy i chcieliśmy w sposób metaforyczny tą prawdę pokazać. Jest moich pracownic w tej chwili są czarnymi postaciami w czarnych maskach, w czarnych pelerynach. W trakcie utworu Tak mnie skrusz i podczas czytania pewnego tekstu, w którym będziemy mówić o tym, że w dzisiejszych czasach i wcześniej ludzie zakładali maski, zakładają maski, nie są prawdziwi często, zakładają maski po to, by być bardziej lubiani, by być bardziej akceptowani. A my chcemy dzisiaj mówić o tym, że warto tą maskę zdejmować za świętym Janem Pawłem II, bo on mówił o prawdzie i o tym, żeby być prawdziwym. Wydarzenie skierowane jest do osób tak naprawdę w każdym wieku, od dzieci poprzez młodzież, po seniorów. Myślę, że każdy dziś coś dla siebie tutaj znajdzie, jakiś moment do zadumy.